Jedziemy dalej. Następna stacja Borowa. I się ładnie wyrabiamy, no normalnie perfekcyjnie. Idziemy perfekcyjnie. A co to, niczego nie pisze, czy to przerwę transmisję wywaliło, czy... To się wydarzyło, że taka cisza na czacie? Ja to się boję o najgorsze. Przecież wszystko mi pokazuje, że jest... Okej, ale... Zawsze YouTube może coś psuć. Jarzynianka, następna stacja Jarzynianka. A zda bezprądowa. Koniec jazdy bezprądowej, nie jeszcze. Dopiero teraz przecież jest. To 20 wszystko w porządku, ale takie duże opóźnienie jest. No bo pan coś ma tam źle ustawione, jeśli chodzi o opóźnienie. Tam trzeba na dole w taką kropeczkę na żywo kliknąć, bo... Widzę, że pan ma bardzo duże opóźnienie. Do aktualnego stanu transmisji. O, husarz stoi. Ładny husarz.
Ciekawe, czy ten mój z krabiną, co mam, czy bez krabiny, ten co jest dodany do symulatora. A raczej ten co jest dodany do symulatora, jako iż jest oryginalnie w sceneriach, nie? A ja go tu nie przemieniałem. Mamy 2 minuty postoju tu. Widzi pan, musi się pan dobrze zastanowić, panie Simon. Musi pan się dobrze zastanowić, czy to było coś, co można wybaczyć, czy to było coś, czego nie można wybaczyć. A już pan musi wiedzieć. A już ja tutaj niestety w tej kwestii nie mogę pomóc. Ten w ogóle powinien stąd odjechać. Powinien stąd odjechać 4 minuty. No skoro pan tak uważa, to chyba naprawdę nie warto wracać. No nie będzie pieniędzy i jej też nie będzie. A tak ona zostanie, a pieniędzy nie będzie. Wolałbym raczej tą drugą opcję. Niż obydwie rzeczy naraz. Ten husarz ma w ogóle podany wyjazd, czy nie? Nie. Lenią się na stacji. Ach, to Intercity musi być opóźniony. Nie no, ostatnio się nie opóźniałem. Mam nadzieję, że teraz jak będę jechał w niedalekiej przyszłości pociągiem, bo będę nim jechał, to... że przyjedzie o czasie, bo mam 10 minut na przesiadkę w pewnej stacji i... nie chciałbym musieć czekać godziny prawie na kolejny pociąg. Będzie stacja pole, łyse pole, tak? Taka stacja będzie przed nami.
hamować. Panie, wypadek był. Samochód bym walnął. Na pewno. To tu nie ma dudy i na pewno w tym samochód walnął. No cóż, maszyny złe szczęście, samochody nie mają kolizji. Dobra, wylozujmy. Odjedźmy kawałek. No nie, a to się chce zatrzymać, panie. I znowu szkot, który próbuje dostać się na pokoju. Jak ja to kocham. Pasażerowi już dawno głową o siedzenie uderzy. Już myślę, że każdy by chciał wysiąść z tego pociągu. Odjazd. Parotechna. Przy drugi raz mnie podadzą. Cóż, tak to jest, jak sobie ludzie nie zdają sprawy, to jest z tego, że są na przyjeździe, no i że trzeba uważać. Bardziej jak nie pociąg. Była poszła miany z koleżankami. No to radość. Chwila spokoju, nie? I wytchnienia. Chociaż dla pana... Ech, już myślę, że pan będzie miał chwilę spokoju. Można prowadzić pociągu rozmawiając przez telefon. Niestety. A dla mnie niestety nie ostatnio. Aha, i dlatego... I dlatego pan nie może dalej prowadzić? Ja się nie dziwię, to są normalne, takie bardzo poważne sprawy. Że normalnie nie można iść przełożyć, no trochę później prowadzić pociągu.
Nie pracować. Mądrzy zazwyczaj mówią, żeby nie prowadzić w dużych emocjach. Duże emocje. No, tacy ludzie potrafią wpłynąć na emocje, to się zmienia. Chyba brat będzie prowadzić. No już, ten poziom to pewnie ma opóźnienia z pół godziny. No, następny semafor jest na stój. Wjazdowy z Kwiecina. Stacja Kujaci. Jak tam czasowo wyglądamy? Niecała minuta opóźnienia. Czyli prawie i bez. Ma pan spokój. Stacja woła mi słoneczna. Pan radę prowadzić. I bardzo dobrze. That tonight will be different. I promise you'll understand. As the moon rises, the dark sets upon us, and then I will take your hand. Jakieś służba niecie 90 minut.
niestety musiałem kota wyprosić z pokoju, bo się wkradł. Sobie drzwi otworzył z klamki, musiałem je zamknąć na klucz. Niestety. Dobrze dzwonię, ojej. O tej godzinie jeszcze nie śpi. Zazwyczaj kobiety to już śpią. O tej godzinie. Rodzinę.